Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zakazany Ogród. Dzisiejsza pogoda nas kompletnie rozpieszcza. U nas jest tak zimno, że naprawdę ciężko wystawić głowę na zewnątrz. Dlatego stwierdziłam, że zrobimy sobie dzisiaj odcinek vlogowy z domu. Pokażę Wam moje rozsady, które niektóre już są gotowe, niektóre wczoraj zrobiłam, więc troszeczkę będzie też porad, co wysiewać i jak wysiewać. No i trochę porozmawiamy sobie właśnie o tych wiosennych rzeczach, które można sobie też wykonać w domu, po to, żeby mieć później pięknie w ogrodzie. Zapraszam. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. Słuchajcie, śmieję się bardzo, bo za mną jest taka tablica, którą dostałam mojej przyjaciółki na urodziny, na której jest hasło wino, bo żadna historia nie zaczyna się od jedzenia sałaty. Ona się zawsze śmieje, że to jest po prostu moje hasło. Żeby było zabawnie, oczywiście sałatę też już wysiałam. Natomiast jak wiecie, mamy winnicę, więc hasło wino jak zwykle musi się z nami utożsamiać. Powiem Wam, że dziś miałam w planach odcinek na temat tego, jakie prace ogrodowe wykonajmy w kwietniu, ale ten kwiecień na razie bardzo stopuje z pracami ogrodowymi. U nas jest po prostu śnieg i tak naprawdę jest tak, że potrafi padać śnieg do którejś godziny, a później nagle wychodzi słońce, wszystko topnieje. Ja mam wrażenie, że troszeczkę mam powtórkę z rozrywki z zeszłego roku. I powiem Wam, że zeszły rok nie był łatwy dla roślin. U mnie, nie wiem jak u Was w ogrodzie, ale u mnie rośliny trochę wariowały, trochę nie wiedziały tak naprawdę, jak się zabrać za, może nie tyle rośnięcie, bo rośliny dobrze wiedzą jak rosnąć, ale nie wiedziały, jak się zabrać na przykład za kwitnienie i trochę zaczynało kwitnąć, później mniej, albo nagle startowały bardzo mocno, szybko gubiły kwiaty. Nie byłam zeszłego roku zadowolona, więc liczę na to, że w tym roku będzie troszeczkę lepiej. Gdy sprawdziłam swoje róże po zimie, moje już są wszystkie przycięte, wszystkie już są nawiezione, powiem Wam, że trochę róży mi ucierpiało. Nie ma jakichś bardzo znaczących, tak żebym musiała którąś naprawdę przyciąć przy ziemi, ale jednak trochę no przymrożenia i powiem Wam, że chyba pierwszy raz w tym roku tak jest, natomiast wydaje mi się, że to największy wpływ miało to, że faktycznie ta zima przyszła późno i róże zaczęły nam wariować, zaczęły już nam puszczać po prostu dosyć szybko pędy. No i te pędy poprzemrażało, one zamiast się tak jakby uspokoić do zimy, żeby się przygotowały do zimy, no to niestety startowały jak do wiosny, więc troszeczkę to wpłynęło na te zwłaszcza młodsze okazy, ale powiem Wam, że i tak jestem mimo wszystko zadowolona, bądźmy pozytywnie nastawieni. Słuchajcie, wezmę Was dzisiaj troszeczkę na ogród, bo chcę Wam pokazać mój ogródek na kwiaty cięte. On jeszcze nie jest 100% skończony, ale jestem zachwycona tym, jak on już wygląda. Wymyśliłam go sobie, rozpracowałam na kartce, postanowiłam drugie tyle powiększyć przestrzeń, która tam wcześniej była. No i mąż mi tutaj oczywiście pomagał, także no muszę Wam to pokazać, ale pokażę Wam najpierw moje rozsady. Pokażę Wam moje pomidorki, w większości już są przepikowane. Pokażę Wam te, które jeszcze będę przepikowywać. Pokażę Wam moje papryczki, pokażę kwiaty, które już rosną i te kwiaty, które dopiero będą rosły. Jak wiecie, większość kwiatów wysiałam metodą winter sowing. To też Wam pokażę. Jeżeli nas nie przemrozi na ogrodzie, to Wam na pewno pokażę. Natomiast jestem bardzo zadowolona z tego, ponieważ mimo tego, że większość było wysianych żółtowo, one naprawdę fajnie tam startują. I też tak sobie patrzę na te kwiatuszki na zasadzie takiej, czy byłby teraz odpowiedni moment wysiewu dla nich. Ponieważ jak wiecie, ja większość wysiałam tak naprawdę w styczniu, w lutym, no i przy tym zimnym marcu też trochę powysiewałam. I powiem Wam, że okazuje się, że wiele z tych roślin, mimo tego, że na przykład mają czas wysiewu na maj, zaczyna już ruszać. Co za tym idzie, nic im się też nie dzieje, ponieważ one już automatycznie zahartowały. Także mimo wszystko, tak jakby same troszeczkę postrzegały tam pogodę jako jednak jeszcze przystępną, co mnie zaskakuje. Ale jednak, no ruszają. Ruszają, więc jestem naprawdę zaskoczona. Z werbeną patagońską tylko mi się troszeczkę nie udało. Ona pięknie wykiełkowała. Ja się cieszę, że mam ją w ogóle w ogrodzie jeszcze w kilku miejscach. Nie wiem, no teraz już wysiewać ją chyba nie będzie zbytnio sensu po raz kolejny. Natomiast po prostu jedną z butelek za mało po odsłonięciu, za mało po prostu zakleiłam i na jeden z takich wiatrów, który był, osłoniłam całkowicie. I deszcz po prostu mi tą butelkę zalał, więc wydaje mi się, że tam po prostu nic już nie będzie. Za to łubiny pięknie wschodzą wszelkie kocimiętki. No powiem Wam, że jest ekstra.
No ale pokażę Wam też, co mi tutaj w domu schodzi. Dobra, chodźmy, 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 żebym nie przegadała wszystkich. Przede wszystkim chcę Wam też pokazać moją karpę Dali. Ja zostawiałam kilka karp właśnie takich typowo w ziemi, tak jak to mój dziadek robił. Typowo obłożone ziemią. Spłukałam nadmiar, reszta została. Jak widzicie, na przykład w niektórych miejscach ta karpa nawet była uszkodzona. Powiem Wam, że te karpy, na których zostało najwięcej ziemi, one najlepiej przezimowały. Ja oczywiście będę tutaj tą ziemię wykruszać. Natomiast zaczynam też już pędzenie swoich dali. Zrobię Wam o tym odcinek, ponieważ dalie powinno się pędzić około 6 do 8 tygodni przed tym, nim wsadzimy je do gruntu. No, a ponieważ ja po 15 maja planuję wsadzić je do gruntu, no to około 8 tygodni, to będzie około 15 kwietnia. I planuję już sobie po prostu zacząć. Zobaczcie. No super one przezimowały. Ja myślę, że z tej karpy naprawdę, to jest karpa, którą jeszcze nawet nie moczyłam, z tej karpy będzie tutaj się dużo działo. Nawet wzięłam specjalnie nóż, bo chciałam Wam tutaj pokazać oczka, jak one tutaj mają z oczkami, bo wydaje mi się, że spokojnie będzie można tutaj zrobić naprawdę dużo sezonek i będę mogła trochę tych dali porozdawać. Minus mój przechowanie dali jest taki, że w tym roku użyłam takich bardzo dużych znaczników. Nie wiem, czy pamiętacie filmik o przechowywaniu dali. Tam były dosyć duże znaczniki. Słuchajcie, jak mi się karpa lekko skurczyła, to te znaczniki mi po prostu powypadały i wszystkie mi opadły na dno koszyka, w którym trzymałam dalię. I oczywiście się pomieszały, także no, będę mieć trudność po prostu w rozpoznawaniu odmian. O co chodzi z tymi oczkami? Ja Wam będę to pokazywać na odcinku jeszcze z daliami, ale dalia ma swoje ciałko, ma swoje nóżki. Te nóżki tutaj można śmiało obcinać, bo te korzenie i tak trzeba będzie później obciąć. Natomiast bardzo ważne, to ciało to jest tak naprawdę jakby serce tej dalii, ale ma też szyjkę i ma też oczka. I tak naprawdę, jeżeli tu coś utniemy bardziej, zbytnio się z tą dalią dużo nie stanie. Ona musi tylko się zasklepić, ale czy chcemy mieć pędy? Jeżeli chcemy mieć pędy, to tu musimy z tych oczek mieć możliwość właśnie wypuszczenia tych pędów. Więc dalie nie musimy dzielić, wiecie, takim jednym pędem głównym. Jak to się nieraz mówi, że jeżeli są dwa pędy, to dzielimy na dwa. To jest najprostszy sposób, ale taki sposób, żebyśmy mieli naprawdę dużo tych dali, naprawdę dużo karp, nawet tych pojedynczych już, to jest właśnie sposób, w którym po prostu całą taką właśnie dalię z ciałem, z szyjką i właśnie z tymi oczkami wyciągamy. Jak sobie zobaczycie, to na przykład tu te oczka już mam. To są te oczka. Te oczka to wchodzą, te oczka to ja się śmieję, że to wygląda jak takie, wiecie, takie, no niby oczka, taki pryszczyk po prostu, więc tak to się po prostu kojarzy mi najbardziej. Jeżeli gdzieś taki pryszczyk tutaj gdzieś wystaje, to znaczy, że ta dalia będzie fajnie, fajnie nam tutaj później puszczać pędy. Jak zobaczycie sobie tutaj, tu mamy właśnie główkę, szyjkę, tu mamy akurat właśnie podcięty. Mi się wydaje, że mi to chyba myszka w garażu podgryzła, bo ja nie pamiętam, że miała tak uszkodzone dalie, ale na przykład w związku z tym, że to jest na przykład podcięte, to będę raczej chciała tą część sobie po prostu tutaj zostawić, więc to będę nożykiem sobie jakby odcinać, ale po to, żeby mi tutaj zostały te oczka. Jeżeli się na przykład boicie, nie musicie zawsze robić tego tak, żeby zostały sobie takie kiełbaski pojedyncze, tylko zostawcie sobie na przykład po 3 takie kiełbaski. Powiem Wam tak, przeważnie taka kiełbaska ma oczka, bo to jest jej ciało, nie? To jest tak jak my, mamy swoje ciało i mamy swoje oczy, ale czasami, jeżeli coś się gorzej wykształciło, może gorzej puścić pędy, to lepiej faktycznie zostawić sobie dla bezpieczeństwa po 2, zwłaszcza jeżeli robimy to na własne potrzeby, jeżeli chcemy to ewentualnie komuś podzielić się z kimś tą dalią. Ach, schodzi mi tutaj ta ziemia. Jeżeli chcemy się podzielić z kimś tą dalią, to wtedy tak naprawdę nie musimy mieć nie wiadomo ile sadzonek, bo gdybyśmy z każdej z tych kiełbasek tak naprawdę teraz mieli mieć sadzonki, to mielibyśmy ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no z 12-13 sadzonek by tutaj było. A ja tak naprawdę jak zrobię z tego 5 sadzonek, to i tak będę mega zadowolona. Teraz będę pokazywać moje rozsady, to przy okazji możecie zobaczyć, jak aktualnie wygląda nasz taras. Zaczęliśmy olejować meble, wybraliśmy zły lakier, to znaczy przypadkiem po prostu. No ale jak widzicie, jest jeszcze basen do czyszczenia, moje hortensje posadzone tutaj sobie stoją. Zobaczcie, śnieg. Śnieg normalnie na ławeczkach, także szału nie ma, ale pokażę Wam to, co już tutaj pięknie wyrasta. Pięknie tutaj już wyrastają pomidorki. Ja Wam zaraz pokażę taką jedną fajną rzecz, słuchajcie. Bo jeśli chodzi o pomidorki, no troszeczkę mi niektóre tutaj wyciągnęło, ale mam taki dosyć przewiewny regał, tu jest fajne miejsce, bo jest dużo, dużo światła. Natomiast no to, co tutaj też tak mocniej wyciąga, to są też takie wyższe odmiany, że tak powiem. Bo jak Wam pokażę odmianę zaraz, taką niższą, a chyba tą niższą mam
chyba tą niższą mam w kuchni na parapecie. To naprawdę wyglądają całkiem ok, ale zobaczcie tutaj to. Popatrzcie tu. Ja trzymam pomidorki. Troszkę mi ostrość gorzej łapie, ale chcę Wam tutaj pokazać, o co mi chodzi. Żebym to nie pozrzucała zaraz, słuchajcie. Ja pomidorki trzymam w takich przezroczystych właśnie kubeczkach. Jeszcze się udaje takie kubeczki kupić, ponieważ się już teraz ten plastik wycofują. Aczkolwiek ja je wykorzystuję wielokrotnie, że tak powiem. Dlaczego trzymam takie kubeczka? Po pierwsze dlatego, że do nich od razu lepiej światło dochodzi. A jak sobie zobaczycie, to na przykład o, już tego typu doniczkach, to tak naprawdę dochodzi do światła, ale już są ścianki, które troszeczkę mogą dostęp światła blokować. Tak samo w tych kubeczkach niestety, ale mogą blokować, bo one nie mają już takiej przepuszczalności. No ale stwierdziłam, że przetestuję sobie też te, żeby zobaczyć, jak będzie szło w tych. Zdecydowanie w tych wszystko lepiej po prostu wyrasta i w tych mogę sobie też zobaczyć fajnie, jak mi się buduje system korzeniowy. Zobaczcie, tu po prostu widać dokładnie, trochę mi ostrość nie chce złapać, ale tutaj widać dokładnie, jak po prostu buduje się system korzeniowy. Także to jest też bardzo, bardzo fajne. Także moje pomidorki sadziliśmy razem, one już sobie tu rosną. Zobaczcie, tu mam też papryczki. Papryczka całkiem fajnie mi to już wygląda. Papryczki też już są poprzepikowane. Ja ogólnie pikuję od razu, jak tylko wychodzą dwa liście właściwe, dlatego że później one po prostu lepiej rosną, ale dla mnie to jest takie mega rozluźniające. Tu w tych doniczkach mam niecierpki. Wysiałam sobie te niecierpki, też Wam opowiadałam w odcinku o sianiu, że będę wysiewać. One też już są przepikowane. Czy one już są duże? Powiem Wam, że nie do końca, ale zaczęłam je teraz też podlewać takimi właśnie jakby ukorzeniaczami, które wykorzystuję też przy pomidorkach. To są po prostu takie właśnie pomagające troszeczkę zbudować nam korzenie i widzę, że troszeczkę lepiej dzięki temu mi rosną. Natomiast pokażę Wam, co mam tutaj. Tu mam, słuchajcie, moje jaskry. I zobaczcie na przykład tu, jak fantastycznie mi się rozrosło. Ja dość późno te jaskry wysadzałam. Powiem Wam, że musiałabym posprawdzać po korespondencji, bo pisałam z Agnieszką z Pastel Garden, ale jakoś w marcu je dopiero kupiłam chyba w Lidlu, po prostu namoczyłam i stwierdziłam, ach, będzie szaleństwo jaskrowe do mojego ogródka, także tych jaskrów mam około 30 takich sezonek i one sobie tutaj rosną, też mają fajny dostęp światła. Natomiast tu mam kuwetki, które wczoraj robiłam, słuchajcie, tutaj ja sobie tutaj popodpisywałam, możecie zobaczyć, co tutaj mam. Mam tutaj groszki, mam tutaj ubiorek, mam tutaj cynię. Dlaczego to zrobiłam taką metodą? Między innymi dlatego, że takie kosteczki po prostu wrzucamy sobie do ziemi i te kosteczki zrobione są właśnie takim sojblokerem, słuchajcie. To jest ten sojbloker, ja Wam pokazywałam kiedyś na odcinku, co będę wykorzystywać. Powiem Wam, że to jest po prostu fantastyczne. Ja mam większy, on jest na 5 kostek, dlatego też wybrałam większy, żeby po prostu mi tutaj się wszystko ładniej, że tak powiem, rozrastało. Zobaczcie, to jest 5 kosteczek, mam tutaj 10, 20, 30, 35 sadzonek mam w takiej jednej mojej szklarence. Na razie to jeszcze przykrywam. I teraz tak, dlaczego tutaj mam groszki? Możecie się zastanawiać, dlaczego mam tutaj groszki. Czy nie wysiewałam groszków wcześniej? Wysiewałam groszki wcześniej metodą winter sowing. Pokażę Wam zaraz, świetnie rosną. Groszki też wkładam do gruntu, ale groszki wysiałam też tutaj. Dlaczego? Dlatego, że ja lubię mieć groszki dłużej po prostu. I jeżeli, o to jeszcze Wam pokażę, właśnie jak to fajnie wszystko wygląda. I jeżeli ja sobie tak średnio co 2 tygodnie te groszki wysiewam, to później tak naprawdę mam przedłużony okres tych groszków w ogrodzie. Więc ja sobie na dobrą sprawę tak sprytnie przy takiej ściance, którą będę w tym roku jeszcze do groszków wykonywać, będę po prostu zamiennie wkładać groszki od tych wcześniejszych do tych późniejszych, tak żeby ta ściana była zielona i kwitła przeplatając się. Jeszcze taką drugą szklarenkę. Tu mam też kosmosy, słuchajcie. Ja kosmosy stwierdziłam, że mam tutaj kosmosy, poczekajcie, co mam tutaj jeszcze. Dużo tu mam rzeczy. Jeszcze też mam jeszcze cynię, też mam jeszcze groszki oczywiście. Natomiast ja stwierdziłam, że kosmosy też w tym roku chcę troszeczkę wysiać do takich właśnie kuwetek. Normalnie wsiewałam kosmosy prosto do gruntu,
Ale powiem wam tak, kosmos jak wyrasta mi się zawsze myli po prostu z chwastami, więc ja po prostu zawsze się boję, że go wyplewię i stwierdziłam, że tym razem po prostu w tych miejscach, które chcę dodać tych kosmosów, a no są to na takich gęstych rabatach, no to chcę wiedzieć na pewno, że to jest Ej, kosmos. zobaczcie, tu mam jeszcze sadzonki pomidorków, które mam w kuchni. No, parapet kuchenny też jest bardzo mocno tutaj po prostu obłożony pomidorkami. Mam też bakłażany. No i tu jest akurat ten Wilma. To jest taka odmiana, dosyć właśnie niska jakby, na tarasy. I on bardzo fajnie tutaj po prostu wyrasta. Jestem ogólnie bardzo zadowolona z tego, co pomidorki mi w tym roku rosną. Mąż wczoraj był w sklepie, powiedział, że pomidorki są po 24 zł za kilogram. Także stwierdziłam, że dobrze zrobiłam. Powiem wam, że wieje przerażająco. Za mną moje skrzynie na warzywa. Ja już mam je przygotowane, ponieważ nawet zaczęłam sobie niektóre warzywa wysiewać. Marchewkę już wysiałam. I wysiałam groszek. Zobaczymy. Zobaczymy, jak po tych mrozach, ale zwykle one sobie dobrze radzą, także myślę, że będzie ok. Szczypiorek z zeszłego roku nam tutaj pięknie schodzi, zobaczcie. Także nawet już mój mąż sobie korzystał z niego. Ja w tym roku musiałam zrobić taką dosyć przemeblowanie moich skrzyń, ponieważ musiałam wymienić w nich ziemię. Ona już tutaj naprawdę opadła, także wymieniałam ziemię, dodawałam do nich kompostu i myślę, że będzie fajnie, ale widzę, że mi tutaj coś pieski kopały. One to po prostu lubią kopać. Popatrzcie się, normalnie jak mały krecik po prostu. Pokopane oczywiście, ale pokażę wam mój ogródek, bo mój ogródek był w zeszłym roku, pamiętacie, miałam tutaj głównie dalię. I mój ogródek, no to był taki kwadracik, jak te skrzynie się kończyły, to był ten mój ogródek. Nie? Czyli tutaj, o, zobaczcie sobie. Były skrzynie, był ogródek. A zobaczcie, co teraz zrobiłam. Słuchajcie, cieszę się niesamowicie. Pergolę jeszcze mój mąż mi tutaj postawił, słuchajcie. Pokażę wam, co tutaj zaplanowałam. Ponieważ powiększałam ten ogródek drugie tyle, stwierdziłam, że w zasadzie ta część ogrodu naprawdę jest przez nas mało wykorzystywana. A ja te kwiaty cięte naprawdę kocham. Kocham robić z nich bukiety. Poza tym kocham dalie i trochę za mało miejsca na te dalie miałam. Także wam wszystko wam pokazuję, zobaczcie. No i teraz zobaczcie. Zrobiłam sobie tutaj taką ścieżkę z kamyczków. Przy tej ścieżce mam takie lampki na baterię słoneczną. Bardzo fajne były w Julii. Takie wydaje mi się, że dosyć fajne, bo one są takie troszeczkę bardziej retro. Oczywiście jest też płotek. Ten płotek nie jest dociągnięty do końca, ponieważ po prawej stronie, czyli tutaj będę chciała jeszcze wsadzić różę. Musiałam tą różę wsadzić. Po lewej oczywiście mamy klematisa. No i przodem też będę chciała jeszcze takie na wejściu kwiatuszki powsadzać, więc nie chciałam, żeby ten płotek całkowicie tutaj oddzielał po prostu wszystko, tylko chciałam, żeby już tutaj się robiło kwieciście też na wejściu, żeby płotek nie przesłaniał takich mniejszych kwiatuszków. No oczywiście jest tutaj pergola. Tą pergolę już u nas w ogrodzie widzieliście. Mamy takie pergole z Obi. No i będziemy tutaj taką fajną mieli ścieżkę. I tu będę chciała właśnie za pomocą tych znaczników oznaczać sobie kategorie roślin, że tak powiem. Kompost jest już tutaj wyłożony. Tu jest na świeżo, bo ta część jest świeżo zrobiona. Natomiast tutaj możecie zobaczyć właśnie tą część jeszcze zeszłego roku. Tutaj była darń kiedyś ściągana. No niestety walczymy cały czas z mniszkami. Jak widzicie, tych mniszków trochę nam tu wyrasta, ale w miejscu, w którym tu widzicie kratkę. Ja tutaj będę chciała jeszcze zrobić kratki takie drewniane, żeby tutaj zrobić ściankę na groszki pachnące. Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. No i zobaczcie, prawdziwy winter sowing. To wszystko to jest lód. To jest po prostu lód. Tak przymarzło. W środku odoblowane całkowicie. Jezu, to przymarzło mi tak, że aż ciężko ściągnąć. No ale zobaczcie. Roślinki mają się naprawdę całkiem dobrze. Jestem po prostu naprawdę pozytywnie zaskoczona, jak tutaj wszystko rośnie. Co prawda mam wrażenie, że one tutaj troszeczkę są miejscami pozalewane. No, troszeczkę jest tutaj za dużo wody, będę chyba musiała to odsłonić na słońcu. Zobaczmy tutaj, tu też jest przemarznięte. No i tu możecie zobaczyć moje groszki. Te groszki tak naprawdę będę całkiem niedługo już wsadzać do gruntu, bo one tutaj fajnie po prostu wyrosły. Łubiny zresztą też, zobaczcie, łubiny już zaczynają wyglądać jak łubin, bo już zaczynają mieć tą swoją charakterystyczną pięciolistkową główeczkę. Tu mi też wychodzi jeżówka, sałaty, nie wiem, też będę do gruntu wkładać, dlatego że one są już tutaj zahartowane, więc ja tutaj się nie muszę zbytnio przejmować tym, jak to wszystko po prostu ruszy. Nawet tu mam, słuchajcie, już kosmosy. Tu już kosmos Ksenia. Pięknie mi tutaj już wyrasta. Czekam, aż podrośnie. Też będę go ładnie
Goździk brodaty, który powinien zupełnie później wykiełkować. Zobaczcie, on już tutaj naprawdę jest całkiem fajny. No i tutaj kolejna porcja moich nasionek. Super tutaj w ogóle cebulki mi tutaj ruszyły. Jestem naprawdę w szoku. Zwłaszcza, że tu mam tą cebulkę długą. Koci miętka bardzo fajnie tu ruszyła. Lewkonie są, czy to są dwie paszcze? Słuchajcie, aż muszę tutaj... Zobaczcie, co ja tutaj przepraszam, tu jest czarnuszka, widzicie, to się można po siewkach naprawdę przejechać. Tu mam tytoń ozdobny, słuchajcie, też bardzo fajnie mu tutaj wykiełkował. Koci miętki znowu, te koci miętek trochę powysiewałam. No powiem Wam, że naprawdę jest tutaj mocno ok, a zobaczcie tutaj, ta ziemia praktycznie jest jak trochę przemarznięta, więc no tutaj nawet mam właśnie moje pak choi, one też są tutaj zahartowane, też będę niedługo do gruntu je wkładać. Jest super. No cóż, żegnam się powolutku z Wami, bo jest naprawdę przerażająco zimno. Absolutnie nie mam jeszcze dobrze pościółkowanych rabat. Czeka mnie to w kwietniu, będę to robić w kwietniu. Większość roślin mam już pościnanych, z lawendami czekam. No jest tak zimno, że absolutnie lawend teraz nie tnę. To samo dotyczy stipy. Czekam, żeby troszeczkę się cieplej zrobiło, żeby można było właśnie ściąć do końca już takie roślinki, na przykład jak stipa i lawenda, żeby można było pościółkować do końca te rabaty. Myślę, że może to też jest dobre. Zwykle się tak naprawdę rzucamy, wiecie, w tym marcu na wszystkie prace, a później padamy na łeb, na szyję. Może to też jest dobre. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za dziś. Życzę Wam wesołych świąt. No i koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dajcie łapkę w górę. Dziękuję jeszcze raz. You dry, do you know I'm looking, and I can't help but smile, do you know how much I love you, you put my favorite song